Komunikaty. Proszę Państwa, wracamy tu chyba późno i chcieliśmy powiedzieć, może ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się na Dzień Straży Miejskiej 4-14 stadion dla miasta. Myślę, że jutro potwierdzimy jeszcze obecność, to nic się złego nie stanie, choć było to do dzisiaj. Ale jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę o telefon rano do sekretariatu. Tak, no być może, że nie będzie tego święta, jak jutro na tym mieście rozgrożą sprawę. Natomiast Straż Miejska świętuje dzień po rozwiązaniu. Proszę Państwa, w takiej formule, jakiej nigdy do tej nie robiłem, jutro, czyli 28, jest delegacja o godzinie 11, to jest odbiór remontu tarasów schodów zewnętrznych przy przedszkolu na ulicy Emaus. Kto z Państwa może tą delegację jutro rano pójść? Czekamy, wyjdziemy do przykrytych. Ja przepraszam bardzo, przepraszam, ale nie mogę, ponieważ już mam mówione. Przedszkole 76 przy ulicy Małych. Jutro o 11. Dzisiaj wpłynął druk. Nic na to nie mogę poradzić, bo dostaliśmy to dzisiaj. Także na policję. Krzysiu, proszę bardzo. To sobie, że nie trzeba dwóch osób, jeżeli... Choć przyznam, może ktoś nie miał jeszcze delegacji, czy może ktoś pamięta, to ja mogę na listę zepchnąć, to... Coś pamiętać, że nie miał? Mi się wydaje, że tam tylko jedna osoba nie miała, także rozumiem. Jak ktoś by chciał, to jeszcze można się dopisać. Proszę Państwa, co jeszcze? Proszę Państwa, to jest odpowiedź, którą... Może Państwu przeczytam, bo to jest ważne, żeby wszyscy radni wiedzieli. Odpowiedzi na pismo, które skierowaliśmy. Odpowiedzi na pismo naszym z 15 lipca uprzejmie informuje, że w bieżącym roku. Zaplanowano przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych Marcin, to też ciebie dotyczy, na obszarze działki 154/1 przy ulicy Bruzowej w Krakowie, czego żało. Miejscu masowych stracen Polaków w okresie II wojny światowej. Przewidywany zakres prac obejmuje badania geomagnetyczne całości dostępnego terenu, badania georadarowe, wykonanie wykopów sondażowych wraz z ich zasypaniem, a w przypadku konieczności zlokalizowania wykopów sondażowych w okolicy pomnika głównego, także usunięcie kostki brukowej. Opracowanie wyników prac rozpoznawczych wraz z konserwacją pozyskanych znalezisk i wykonanie planu geodezyjnego z lokalizacją pochówków lub potencjalnych miejsc chowania zabitych. Przeprowadzony rekonesans archeologiczny pozwoli na uszczegółowienie harmonogramu prac ekshumacyjnych wraz z określeniem ich wstępnych kosztów oraz czasu potrzebnego do ich realizacji. Umożliwi również określenie i zadokumentowanie faktycznego zasięgu obszaru miejsca straceń oraz ilości mogłów wraz z ich lokalizacją. Badania wykonają archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem doktora Krzysztofa Tudni. Termin wykonania prac terenowych ustalono na okres od września do listopada. Mówię to celowo, bo wielu radnych może mieć telefon od mieszkańców w tej sprawie. Ponieważ w opinii członków ekipy archeologicznej najbardziej sprzyjające warunki do przeprowadzenia badań sondażowych panują jesienią. Zakres wyżej opisanych prac został uzgodniony z zarządzającym terenem gminnika, dyrektorem naczelnym Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu panem Jerzym Marcinko, który zadeklarował również oczyszczenie obszaru badań z roślinności utrudniającej prace sondażowe. Pismo jest oczywiście w sekretariacie, który jest zainteresowany, proszę. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. Ja bym prosił o przerwę. Ja też. Zmiany nazw przystanków, które wpłynęły do nas. Panu zeskaluje przesiek. Mini przez jedno. Nie, może lepiej zrobić, bo chcę to powiedzieć na temat. Okay. Dobrze, bardzo dobrze. Słusznie. Ja myślę, że też skandal jest potrzebny, pani Grażyna, na stronę internetową i tak dalej. Proszę Państwa, Zikit zwrócił się do nas, faksem dostaliśmy to bodajże 8, tak? 12 oficjalne pismo, żebyśmy w nieprzekraczalnym terminie do 13 zaopiniowali zmiany przystanków. Dlaczego to mówię? Większość Państwa zna temat już. Na spotkaniu ostatnim z panem dyrektorem Zikitu, Zikit wstrzymuje się zmiany przystanków. Dlaczego? Wytłumaczył się pan dyrektor Sapoń, że dlatego tak szybko chcieli, bo myśleli, że zrobią to niejako za darmo przy okazji zmian rozkładów jazdy powakacyjnych. W związku z
wielkimi protestami radnych mieszkańców. Przesunięte jest to i będą te zmiany oczywiście po opiniach robione na poziomie przełomu roku. I prośba do Komisji Infrastruktury, ja to ponownie dekretuję na Komisji Infrastruktury, aby jednak podjąć uchwały na spokojnie na następnej sesji. Szanowni Państwo, u nas są cztery przystanki, więc być może widzicie, że któryś warto zmienić lub Pan Dyrektor zasugerował, że jeżeli chcemy, to możemy zaproponować zmianę podwójną jak gdyby, czyli na przykład jeżeli proponują jubilat na Zwierzyniecką, to możemy zaproponować również w opinii na przykład Zwierzyniecka jubilat. Dowolnie. Mówię tylko, że to jest do naszej decyzji, jeśli chodzi o opinię i jakby ja od razu na ręce Pani Przewodniczącej daję to wstępko. Nie się to żeby się wydaje. Zwierzyniecki jubilat. Jeszcze patrzę, czy coś do Państwa. Ostatnia rzecz, proszę Państwa, widzicie, zrobiony chodnik na ulicy Senatorskiej. Został również rozstrzygnięty przetarg na ulicę Komorowskiego. Został on wyłoniony wykonawca, zaoferował, że zrobi to za kwotę 284 tysiące. Kosztorysowa kwota przed przetargiem była 324 tysiące, czyli jest to 40 tysięcy taniej. Czy, ja to mówię tak od razu, czy to będzie taniej, to się bardzo się dowiem, dowiemy po zrobieniu. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, to mówię, wielu pracowników z ekipy, chociaż mi nie wolno tego powiedzieć, ale nie będę ich nazwisk przytaczał, więc nie ma obawy, stwierdzają, że to jest jedna z najsłabszych firm w Krakowie i w ogóle bardzo mało firm startuje w przetargach. Jak się nazywa? Nie potrafię powiedzieć. To zostaniemy pewnie niezadowoleni. Dlatego prośba, szczególnie do radnego, do tym radnym tego terenu jest zapewne Łukasz Filipiak i jak, nie wiem, co przylega z drugiej strony Komorowskiego. Słuchajcie, pilnujmy tego. Bo tak jak ja z panem Jurkiem pilnujemy ulicę Senatorską, jesteśmy co Jurek codziennie, ja co parę dni ściągamy panią inspektor, łącznie z tym, że firma wykonawcza musiała na nowo wyciągać żwir, który zły nasypała. Pilnujmy tego chodnika, bo to, że jest słabsza firma, nie oznacza, że będzie źle. Tylko bądźmy tam na miejscu, pilnujmy tego. Czy są jeszcze jakieś uwagi, komunikaty z państwa strony? Proszę bardzo, Krzysiu, patrzę. Ja jedną z... Właściwie pierwsza sprawa to wysłałem tekstu regulaminu biegu Pani Zwierzyniecki, jeżeli na maila, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to proszę o kontakt. Przepraszam, kiedy wysłałem? Dzisiaj koło 16. Jeszcze idzie. Druga sprawa w środku. Nie, ja opinam. Bo właściwie to są cztery edycje. Zaczął nas coś. Oryginał dla nas. Oryginał już teraz. A nie jest pan teraz. Proszę bardzo, Krzysiek, kontynuuj. Bardzo proszę, Krzysiek. Już kończę. To jest jedno szczęście z tym pisem. Ja jeszcze raz, bo proszę o powtórzenie, dlatego że za wielu was z wami ja przecież na mnie nie skoncentrowałem. Krzysiu, mam pismo jeszcze jedno, ale się wczaj z nim. Nawet mu się zaczęło. Nie, dajcie mu powiedzieć. No, mówię o regulaminie biegu Pani Zwierzyniecki. Tak, potem jeszcze chcę złożyć oświadczenie pisemne, ale to wyślę wszystkim radnym na maila, chyba że Państwo to będą czytały dwie strony aż tej. Znaczy, zaraz. Ja rozumiem, ale co znaczy chcesz zgłosić? Oświadczenie na piśmie regulaminu statutu dziennego. Dobrze, to było, tak? Przekazać. Ja rozumiem, że w myśl paragrafu 14 punkt 4 ja mogę zdecydować o przyjęciu do protokołu sesji takie wystąpienie i przyjmuję to wystąpienie na piśmie. Przyjmujesz? No tak, a mam to przyjmować? Przyjmuję. I tylko chcę przypomnieć radnym, że Państwo radni możecie na pisemny wniosek co najmniej trzech radnych. Muszę odczytać tą treść złożonego oświadczenia, jeżeli taki wniosek nie wpłynie, nie będę go odczytywał zgodnie z tym, co Krzysztof mówi, dostańcie na maila. Tak, Panie Pawle? Ja składam wniosek taki, to chciałbym usłyszeć treść tego pisma. Rozumiem, proszę o pismo, proszę o wniosek. Dobrze. Czy ja mogę coś zrobić do regulaminu? Nie, nie, nie. Ale to na maila przecież. Złożył wniosek, nie ma tego pisania. Wnioskujemy o odczytanie treści złożonego oświadczenia przez radnego Krzysztofa Kwarcieka na dzisiejszej sesji Rady 97. Podpisanych jest trzech radnych. Proszę o oświadczenie. To może po prostu wygłoszę w formie ustnej, tak jak to oświadczenie. Szanowni Państwo, a my się trzymamy statutu, bo widzę, że chcemy w oparciu o statut pracować. Ja jeszcze raz przeczytam.
Ja mogłem zadecydować o przyjęciu, przyjąłem, przyjmuję pismo, bo nie widzę powodu nie przyjąć oświadczenia radnego do protokołu. I pisemny, odczytujmy literalnie, na pisemny wniosek co najmniej trzech radnych, przewodniczący odczytuje treść złożonego oświadczenia. To bym mogę ja odczytać, bo tak formie ustnej jest to oświadczenie, zmieniam formę oświadczenia na ustną. Proszę może panią gazetkę, żeby dokładnie co do słowa uznać to w protokole. Nie, jeszcze raz, szanowni państwo. Nie istnieje w formie ustnej stenogram oświadczenia. Oświadczenie, które ktoś wygłasza w formie ustnej, również może wtedy składa je w formie pisemnej. Taki sam, jaki wypowiedział. Ale to inny paragraf wtedy. To mówię w formie ustnej, pani Gawy, najważniejsze tezy tego. Nie! Jeszcze raz powtarzam, nie ma oświadczenia do protokołu bez złożenia go na piśmie. Proszę no państwa. To pani, tak jak standardowo pani Gawena zawsze robi, co oświadczeniami wygłoszonymi w czasie sesji w takim razie. Tylko proszę państwa, ale... Proszę państwa, ale... To może po prostu powiem, że nie będzie... No, ktoś przeczyta na to może po prostu powiem, że się powiedziałem. Proszę pana, nie ma pani. Z tego co rozumiem, to po pierwsze pan radny, że tak powiem, zakomunikował, że składa oświadczenie w formie pisemnej. Pan przewodniczący przyjął to oświadczenie do protokołu. Wpłynął wniosek trzech radnych o odczytanie tego oświadczenia. Ja bym sobie życzył, żeby pan przewodniczący odczytał to oświadczenie. Tak. Tylko problem, że się zawieruszyła jedna kartka. To oświadczenie po prostu radnego ustnej. W związku z powyższym proponuję, żeby pan radny się nie ośmieszał, bo przygotował to oświadczenie najpierw. Chcę ustnie oświadczenie. Ale to jest za komunikat, a nie ja po oświadczeniu protokołu. Oświadczenie do protokołu ja bym musiał otrzymać na piśmie. Szanowni państwo. To jest komunikat, który pani Gawena tak jak zawsze to na przedmiot. Czyli rozumiem, że pan radny wycofuje swoje oświadczenie do protokołu, tak? Tak, ale ja rozumiem, że to nie jest żadne oświadczenie, tylko komunikat, tak? Musimy sobie pewne rzeczy powiedzieć, proszę państwa. Jeżeli to jest wygłoszone wystąpienie radny, przekazane do protokołu, to my mamy go otrzymać na piśmie. Czy to jest komunikat, oświadczenie komunikat? Tak jak no, oświadczenie z artystyką. O czym rozmawiam? Nie, ale nie gniewaj się, ale jeżeli chcesz, prosiłeś, żeby było coś w protokole, to ja muszę się trzymać statutu. A w tym momencie ja rozumiem, że ty chcesz oświadczenie wygłosić jako komunikat. No to komunikat, ja powiem szczerze, to może nie wygłosisz się ten komunikat, nie będzie protokole, bo Mówię od razu, w protokole znajdzie się zapis, że pan radny Krzysztof Paczek wygłosił komunikat i nic więcej. Czy to satysfakcjonuje pana radnego? To dotyczące czego, prawda, tylko mówię, informacja też, prawda? Nie, no, że to tak, no tak. Proszę powiedzieć na taki sposób, czego dotyczy komunikat, żebyś mogli napisać. Przepraszam, teraz mówisz zgodnie ze statutem. Jeżeli pan przewodniczący coś mówi zgodnie ze statutem, to ty mówisz, nie, to nikt nie będzie statutem. No. Więc trzymajmy się jednego, prawda? Czyli, szanowni państwo, bo wniosku nie głosujemy radnych o przeczytaniu przeze czego będzie dotyczył komunikat, aby się wiedzieć, co tak jest. Będę ostatniego sporu z panem radnym Andrzejem Hawarkiem na ostatniej sesji. I teraz wysłuchamy komunikatu pana radnego. Na ostatniej sesji pan Andrzej Kawrzenek zagroził, że wytoczył mi proces w związku z tym, że miałem rzekomo mu zarzucić państwo w czasie tej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału środków na zadanie powierzone. Bardzo mnie zaskoczyła ta groźba, ponieważ w czasie tej debaty ani razu nie stwierdziłem, że pan radny kłamie. Co więcej, po tym jak pan Hawranek zaczął mi zarzucać wypowiedzenie takiego oskarżenia, pan raz zaprzeczyłem. Mimo tego pan Hawranek uparcie twierdził, że miałem mu zarzucić spamstwo. W czasie tej dyskusji jedynie parę razy użyłem określenia to nieprawda, które było wyłącznie odmienną oceną faktów, a nie przypisywałem raczej drogi Hawrakowi jakiś cech lub sposobu postępowania. Więc interpretacji wyrażona grup osobistych rozciąga się również na tezy, które się głosi
jest w moim przekonaniu absurdem, nie znajdującym uzasadnienia tego czy obowiązującego prawa. Poza tym nadal podtrzymuję swoje zdanie, uważam, że większość tych twierdzeń to nieprawdziwe. Przykładowo chodzi mi o słowa Andrzeja Hawarka i tutaj mam cytat. Na podstawie tej uchwały do klubów sportowych na zwierzęciu nie trafi ani złotówka. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że wszystkie zadania tu wymienione są niedopracowane. Mam tutaj wycenę przygotowaną przez list, bo pan Andrzej mówił wiele razy w dyskusji, że w oparciu o wycenę przygotowaną przez list te swoje tezy wykłada. I tu w roku nadliczanach 5 zadań jednostkowo mogę być zrealizowane za kwotę, która przybyła przewidziana w projekcie uchwały. Na to będzie 2 zadania, siedzą w tą kwocie przewidzianej w projekcie uchwały. W toku zwierzynieckiej zadanie, które było przewidziane, nie było ujęte do wyceny, więc nie mamy tego. Więc wydaje mi się, że ta teza w jakimś stopniu nie do końca jest zgodna z rzeczywistością. I jeszcze Nie będę się odnosił do nich aspektów dyskusji, bo to w tym momencie już nie miało to takie pewnego sensu, ale nie podoba mi się, że niektóre osoby nie kieruję tego do konkretnej osoby, tylko to jest taka generalna uwaga, że nie podoba mi się, że niektóre osoby zamiast prowadzić merytoryczną dyskusję i mówić po prostu mówić o tym, co planuje za wprowadzenie jakiegoś rozwiązania, próbują prowadzić jakieś wielki. Przy tym nie jest to kierowane do żadnej personalnej osoby, tylko to jest taka ogólna uwaga dotycząca, ogólna uwaga po prostu. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze jakiś wygłosić komunikat, zabrać głos? Odniesie, proszę pana. Ja bym chciał zgodnie z ustaleniami na wczorajszej Komisji Kultury przypomnieć o zbliżającym się uroczystościach Rzecznika Kopców w listopadzie, żeby zgłaszać kandydatury na nagrodzenie tych osób. Przypomnę, że właśnie to jest dla zasłużonych w propagowaniu dzielnicy VII Zwierzyny przez działalność naukową, badawczą, publicystyczną i artystyczną. Do kiedy mamy termin? No na następnej sesji mamy to jakieś uchwałę, czy jeszcze w październiku? W październiku znaczy. Na następną sesję kandydatury na drugą głosujemy, tak? Proszę. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś komunikaty? Szanowny grono Państwa, radny, chciałbym zachęcić do udziału w najbliższej niedzielę w odsunięciu pomnika generała Sosakowskiego w parku Jordana. Na 10.30 z kofili spadochronowych. Dużo uroczystość ma być, tak? O której nie działa? O której godzinie? Nie, na godzinę. Szanowni Państwo, tym, że tak powiem, zaproszeniem pan Marcin przypomniał mi o rzeczy, która jest rzadka w Krakowie, a w dzielnicy szczególnie. Prywatny inwestor na ulicy Wyczółkowskiego postawił pomnik Leonowi Wyczółkowskiemu. Jutro w Dzienniku Polskim powinny być już zdjęcia i na ten temat artykuł. Jest to rzadkość, prawda, żeby inwestor budujący centrum biznesu, jakieś tam biurowe, przy okazji stawiał pomnik. Nie wiem, czy będzie oparcie, co robił na pomnik. Tak, to jest już po tej posesji na uwagę. Bardzo ładna inwestycja. Jeszcze dodatkowo, to dla Państwa radnych, bo będziecie mieszkańcy mówić, chociaż myślę, że to już późno troszeczkę, ale jeszcze można zabrać. Też również prywatna firma sprzedająca sadzonki przy ulicy Fosza zrobiła boisko do piłki siatkowej i plażowej i całkiem za darmo można pójść i zagrać, nie trzeba wynajmować tego boiska. To są bardzo ciekawe przykłady, że jednak prywatni przedsiębiorcy mogą w innej formie się reklamować niż tylko paskudne billboardy albo ulotki na słupach. Czy ktoś jeszcze ma jakieś radne uwagi? Nie ma szansy. Zamykam obrady 44 sesji Rady 97.